Cześć, witamy Was ponownie. Przyjechaliśmy do kolejnej wioseczki, a może to jest miasteczko. 2000 mieszkańców to już może takie małe miasteczko, powiedzmy. Stow on the Wold. Tak. Położone najwyżej, tutaj w całym Cotswold. Mhm. Troszeczkę wieje. Troszkę wieje, ale mamy nadzieję, że zjemy tutaj dobry obiad, bo miasteczko to słynie z bardzo fajnych restauracji, bardzo klimatowych restauracji, w których podają bardzo dobre potrawy. Także może coś zjemy pysznego dzisiaj na obiad. Druga ciekawa rzecz jest taka, że musimy znaleźć kościół teraz. Także... A powiemy Wam dlaczego, tak. I co tam jest fajnego. Dobra. Chodźcie, idziemy. Miasteczko to słynie również z dużej ilości sklepów z antykami i jeden z większych jest właśnie tutaj za nami. Można tam spotkać naprawdę unikatowe eksponaty. No ale, że tak powiem, sklep ten nie jest na naszą kieszeń. Fajna waliza. No co my tutaj mamy? Następny sklep z antykami? No, zobacz jakie kołowrotki. Na rybki. No, może tacie coś kupi. To co, wchodzimy? No. Okej. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Oj, oj, oj. Wygląda jak trochę taka rupieciarnia, nie? Mhm. O kurde, kaseciak. Pamiętacie kiedyś takie kaseciaki? Ale czad. Za 10 funa. Tutaj fajne zrobione ze zbiornika, z karnistra półka. Super tutaj to jest. A tu Monika może taki solik do campervanu. No, rozkładany. No, czemu nie? Składany. Może zamiast niego, zamiast naszego postawimy sobie tak na środku. O, tutaj jaka ciekawostka. Wiecie co to jest? Jak wiecie, to powiedzcie mi w komentarzach. Ale tu dużo ciekawych rzeczy. Jest takie fajne torby. Lebaki. Fajna taka torba. Pamiętam, mój dziadek kiedyś taką miał skórzaną. Walizki. Zobacz, jaki projektor do wyświetlania filmów. Co to gitara. Jest? Tam, gitara. Gitara. Zrobiona z pudełka po cukierkach. Pudełka po cukierkach. Ktoś miał fantazję niezłą. No. Ale skrzypeczki. Ale ma stronę. Dobra, idziemy, nie? Mhm. Ciekawe miejsce. Można się przenieść w czasie trochę. No to co to jest? Wiesz, ja się czuję, jakby był u babci na strychu. No. Wiesz, tam zawsze takie były szpargałki, można było sobie popatrzeć. No, jaki znaleźliśmy kościółek. Rosną te cisy. St. Edwards. No, cisy rosną. Kościół jest... Kościół zaczęto budować już w XI wieku i zobaczcie, tu jest nawet nagrobek z 1642 roku. Ja ci sumę. Ja ci sumę. Tutaj? Nie, to nie te drzwi. To nie to. Szukamy pewnych drzwi. Tak. Drzwi, które panu Tolkienowi posłużyły za inspirację do jednej ze scen w książce Władca Pierścieni. Tak, sekretne drzwi. Sekretne drzwi. I są drzwi. Są? Są. Wow. Popatrz kurczę, na to. Ale czad, zobaczcie na to. Wow. Te drzewa są normalnie wrośnięte, ten mur. Ale cudo. Kurde, czad. Pamiętacie może w Władcy Pierścienia, jak drużyna pierścienia szuka drzwi Duriana, to właśnie te drzwi Tolkien zobaczył przed napisaniem tej sceny, bo często tutaj przyjeżdżał właśnie do Stow on the Wold, ponieważ mieszkał w Oxfordzie, także w sumie z pół godziny mu to zajmowało, żeby tutaj dotrzeć i często w weekendy. Studiował w Oxfordzie. Studiował, tak. I przyjeżdżał tu i podobno są na to dowody, bo w jego dziennikach są zapiski na ten temat, właśnie, że te drzwi były inspiracją dla niego. Kościół cały pochodzi z epoki średniowiecza, a te drzewa podobno są starsze niż kościół. Tak.
Jak widać, tutaj korzenie są jakby wrośnięte w mury. No, wygląda to po prostu niesamowicie. Imponująco. Dobra, ja już jestem głodna. Także musimy znaleźć jakieś fajne miejsce i coś zjeść. Tak, lecimy. Lecimy. Piąta 30 dopiero zaczynają serwować. Do 15, a później dopiero od 17.30, także w naszej porze obiadowej w Anglii ciężko jest coś zjeść. No dokładnie. Bo w Anglii to nie jest pora jedzenia. Teraz jest pora spacerów, także tak. Idziemy. To jest albo lunch, a później jest taka obiadokolacja. No obiadów tutaj nie ma po prostu. No i właśnie chcieliśmy zjeść tutaj obiad, bo to jest ponoć najstarsza gospoda funkcjonująca w Anglii z X wieku. No ale niestety trzeba tutaj dużo, dużo wcześniej bukować sobie miejsca. No i wszystko już jest zabukowane, także nie zjemy tutaj. No, szkoda. No, może następnym razem. Nawet nie jest drogo. Fajne menu, także można by było spróbować, jak smakuje jedzenie w najstarszej gospodzie. Następnym razem coś zjemy. Następnym razem. Wow, jakie okienko! No i kolejny pub, gdzie jedzenie serwują od 6.30, a jest czwarta. Tak sobie już chodzimy i chyba już nic nie zjemy. Więc chyba przeprosimy nasze pierogi, które mamy w lodówce. I sobie je odgrzejemy w wanie. No chcieliśmy sobie tutaj zjeść, bo są fajne opinie o tych restauracjach, ale wszędzie albo już jest zabukowane, albo właśnie... Ale chodzimy teraz w pierożki i może jak znajdziemy miejscówkę gdzieś tu niedaleko, to po prostu sobie staniemy. I przyjdziemy tu wieczorem. No i przyjdziemy wieczorem może na jakieś piwko. No, jest plan. Jest plan, także idziemy do vana teraz. No i szukaliśmy pubu, szukaliśmy i nic nie znaleźliśmy. Jak nie znaleźliśmy? Znaleźliśmy. Właśnie tutaj znaleźliśmy. Mamy świetną restaurację, ma super opinię. Tak. Podobno serwują tam pierogi. To trzeba samemu je sobie zrobić, ale podobno teraz Fera tam nieźle gotuje, także idziemy, zobaczymy, co oni tam dzisiaj serwują. No, także zostajemy tutaj. Zostajemy tutaj na noc, tak. Miejsce znaleźliśmy z aplikacji Park4Night, także zlinkujemy w opisie. Jest podobno tutaj cicho, tu jest jakaś uliczka, ale bardzo rzadko tu samochody jeżdżą. Tak, to jest taka uliczka przez lasek. Tak. Mhm. Pole, lasek. Także... i jakieś tu są takie szlaki do pochodzenia. Do pochodzenia, tak. Raczej hikingu. Przyjeżdżają tu ludzie w dzień, żeby sobie pochodzić po ścieżkach. Z pieskami albo coś. Także zostajemy tu na noc i zabieramy się do gotowania. Ale dzisiaj już trochę chłodniej niż wczoraj, nie? Wow, no świetnie wygląda ta restauracja. No, jaką mają kuchnię, ty, zobacz. To my poprosimy dwa razy pierogi. A te pierogi? Polskie pierogi. Kulianka. Polskie, ruskie pierogi. Polskie, ruskie. Jakie ładne, równiutkie. Trochę jeszcze mamy w przód. Ucieka nam. Na dół jeszcze? Co, pierogi się zaślizgują? Tak, w tą stronę. No dobrze. Już więcej na najazdy nie mogę wjechać. Także tak się wyjdzie. A wy z czym lubicie pierogi? Najbardziej z mięsem, z serem, z kapustą i grzybami, czy ruskie? Ja lubię ruskie, ale chyba najbardziej lubię, jak moja mama robi z mięsem. No niestety mamy dzisiaj takie. Nie ma co narzekać.
za nią trzeba włączyć wentylator. Żeby sobie to wszystko wylatywało. O, jakieś się już robią szybko pomarańczowe. Ale tylko tam. Van life. Co, już konerce wypiję. Wiesz też? Tak. Robimy sobie Liptona, nie? No nie rozumiem, kurna. Jeden jest czarny, a drugi jest biały. Wezmę duże, bo mi łatwiej wyjąć. Okej. Okay. Tutaj wystarczy u nas wanie, nie wiem, pewnie w każdym, gotować wodę na herbatę, coś usmażyć i po prostu od razu się ciepło robi. No nie? Mhm. Dobrze, nie jest aż tak bardzo zimno. Chociaż dzisiaj noc będzie na pewno zimniejsza, bo wczoraj było wyjątkowo ciepło. Dzisiaj już tak będzie chłodniej, bo duży wiatr wieje. Jutro ma podobno padać cały dzień, ale zobaczymy. Stoisz. Ej. A nie mogę przybyć tam? Nie, bo tego się nie odbije. Pyk. Stoisz. Mhm. Zmieniam kolor na czerwony. Przecież był czerwony. Oj. To na zielony. Uno, zmieniam na niebieski. No to koniec. O, mam. Przegrałem. Co będziemy liczyć? No. No to teraz robię to tak. Cofam, uno. I wygrałem. Ale jak cofasz, to i tak ja idę. Nie, cofasz i ty no stoisz. No tak, no nie stoję, no bo to nie jest stoję, tylko zmieniasz kolejność, a że nas jest dwoje. No, no to właśnie stoisz, no bo zmieniam kolejność z powrotem do siebie. Nie, no tak idzie do mnie. No nie ruszasz się nigdy dwa razy, tylko albo idzie w tą stronę, albo idzie w tą stronę. No to tak i tak idzie no do co, mnie. No to co, czyli co, ta karta nie działa? No tak jest, jak się gra we dwoje, no. Nie, no wygrałem. No nie może być do ciebie. No kurde, no cofam do siebie. Nie może być do ciebie. Może być, zróbmy to tak. Nie może być do ciebie. No dobra, no. Uno, zmieniam na czerwony. No to biorę cztery, no. No i co, 2-0. Ty zawsze musisz wymyślić na swoje. No jak może być, że do ciebie się cofa kolejność? No, no tak. No to zmieniasz tylko wskazówki zegara, czyli a jak jesteśmy we dwoje, to i tak to wpada na mnie, no. No przecież cię nie oszukuję. No troszkę oszukujesz. Nie. To nie. Aż 2-0 przegrywa. Chciał mnie oszukać. Uno. Po uno. Super. Yes! W końcu. 2-1. No, to wygrywam 2-1. No. No muszę się cały czas z Pawłem kłócić, bo on tutaj jakieś nowe reguły wprowadza. Tak, no to ja, to ty cały czas jakieś reguły. Nie, bo przeważnie gramy właśnie więcej osób. I troszeczkę, tak, troszeczkę inaczej to wygląda, jak się gra więcej osób. No trochę fajniej, bo tak bardziej się ta atmosfera buduje. Nawet dwoje, no to no, wiadomo. No, nasz też się zbudowała, bo już dwa razy sięgałaś po instrukcję obsługi gry. Tak, u nas też się buduje atmosfera. No. Także dajcie znać w komentarzach, w co wy lubicie grać. No, a my tak właśnie spędzamy sobie wieczorki, takie jesienne wieczorki w naszym camperwanie. Tak. A to sobie gramy, a to sobie czytamy, a to sobie leżymy, nic nie robimy. No, także będziemy kończyć już tego vloga. Jeśli wam się podobało, dajcie oczywiście łapkę w górę. Zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz. Dokładnie. I zapraszamy następną niedzielę. Tak, a nowych widzów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Także do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Hejka!